Dzień dobry, Edyta Paradowska, witam Państwa pięknie w PL1. Proszę Państwa, a naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach. Szczęśliwa. Rozumiem, że się wszystkim. To już jest nasze trzecie spotkanie z księdzem Krzysztofem Czaplą. Na poprzednich dwóch powiedzieliśmy o wypełniającej się trzeciej, przerażającej tajemnicy fatimskiej i ostatnim ratunku dla świata, jakim są pierwsze soboty miesiąca. To jest taka chwila, kiedy każdy z nas może dołożyć cegiełkę, żeby ten świat ratować. A dziś chciałabym porozmawiać o niezwykłej dziewczynce. Dziecku, dla którego Jan Paweł II zmienił prawo kanoniczne, żeby móc ją razem z Franciszkiem, pastuszkiem z Fatimy, beatyfikować. Jacynta, najmłodsza z trójki portugalskich dzieci. Gdy po raz pierwszy objawiła się im piękna pani, miała 7 lat. Lubiła tańczyć. Grać w fanty. Gdy wygrywała, kazała biegać za motylami tak długo, aż złapie się jednego i jej przyniesie. Albo zrywać kwiatka, który by jej się podobał. Lubiła grę w kamyczki lub guziki. Zwykle wygrywała, więc jak wspomina siostra Łucja, jej kuzynka, często ona Łucja wracała do domu w sukience z oderwanymi guzikami. Hyacinta nie chciała tych guzików oddawać. Robiła to dopiero, kiedy usłyszała groźbę, więcej się z tobą nie będę bawić. Chciałabym powiedzieć zwykłe dziecko, takie jak inne, jakiej rówieśnicy. Ale to nie byłaby chyba, proszę księdza, prawda? Na swój sposób było chyba takie samo jak wszystkie inne dzieci. Ale miało może coś więcej w sercu czy w duszy, bo skoro została przez Matkę Bożą wybrana. To więc coś Pan Bóg dostrzegł, tak jak w Dawidzie, którego prorok nie rozpoznał na początku i jest wybranym do wielkich spraw. Tak samo i Jacynta Na początku z tej swojej powierzchowności była taka delikatna, taka o takich oczkach jak węgliki, bardzo żywych. No tak wszyscy wspominają, była takim dzieckiem właśnie takim uzewnętrzniającym swoje emocje na zewnątrz. W przeciwieństwie do Franciszka, jej brata, który był takim bardziej... Skupionym, może nie na sobie, tylko tak gdzieś wyciszonym, gdzieś takim intrawertykiem. Ona była taką właśnie na zewnątrz wylewającą swoje emocje. I na początku, jako taka małe dziecko, które gdzieś przyklejała się do Łucji, Łucja nie lubiła Hjacenty nawet unikała jej drażniła jej ją obecność, małej Jacenty, jak powiedziała. Miała taką jedną cechę, że była chciwa. Trzeba było czasem ją nawet troszkę szantażować, że nie będziemy się z nią bawić albo innymi takimi nazwijmy pogróżkami. Więc typowe dziecko. Wydaje się, że jak małe dziecko ma swoje zabawki, to chce, bo to moje, bo to moje, bo to moje. I taka była Hyacynta. I to jest przepiękne, że niby Zachowuje się jak każde, bo by powiedzieć, małe dziecko, to jednak miała coś w sercu innego, bo jednak wystarczyło kilka spotkań z Łucją i wszystko się zmienia. A przecudowne jest to, że wszystko się zmienia przez Matkę Bożą. Ta piękna pani, no to jest, weźmy tą Hiacyntę, to ona na początku, można powiedzieć, jest katechetką dla, dla Łucji, bo Łucja, skoro rozmawiała z Matką Bożą, ona była przesłuchiwana, była maltretowana różnymi pytaniami, a przede wszystkim i mama, która nie wierzyła w to objawienia, jak wiemy, to kto ją przekonywał? Franciszek, ale przede wszystkim Hiacynta. Zobacz, czy ktoś tak piękny może być zły. Czy ktoś tak piękny może przyjść z piekła i nas tutaj, nie wiem, zwodzić, kłamać, okłamywać? No mała Hiacynta, ta piękna pani. To jest też znamienne, bo to dziecko, które wiedziało, że to znaczy przysięga, bo jak przysięgło, że nie będzie nic mówić po tym pierwszym spotkaniu z Matką Bożą, przysięgła, że nie powie nic, a jednak wszystko zdradziła. I to jest przecudowne, kiedy się tak wsłuchuje w te wspomnienia się tyłucji, kiedy to Jacynta płacząc, bo wie, do czego to doprowadziło że zdradziła tajemnicę, miała o niczym nie mówić, a jednak powiedziała mamie wszystko. No bo, no jak to można mamusi nie powiedzieć o takich pięknych sprawach? Ale to jest też ciekawe, że ona mówi nie to, że mamusi, tylko miałam w sercu taką radość, która nie pozwalała mi milczeć. To jest, no, nie wiadomo, jakby się wszystko potoczyło, całe objawienia fatimskie, gdyby nie Jacęta. Gdyby jednak nie zdradziła wszystkiego. Bo Łucja na początku... Była świadoma, że te sprawy tyczące właśnie jakichś, my nie powiem dzisiaj objawień, no, o takich sprawach, jak się mówi drugim, to będą wszyscy się z tego naigrywać i powątpiewać. Za nią chodził Aniu. Ona powiedziała jakiejś postaci ubranej na biało, jakby w prześcieradle, jakby w postać w bandażach, a jakby jakaś taka postać z chmur. No to się wszyscy z Łucji śmiali. Więc ona już miała tą pewną taką doświadczenie nie mówmy o tym. I Jacynta przyrzekła. No ale cóż, pierwsze spotkanie z mamusią, i co się okazuje, wszystko powiedziała. Ale do tej pory właśnie to było, że no, nie można nie powiedzieć mamusi o pięknych, cudownych sprawach, radosnych. No nie sposób mamusi nie powiedzieć. Ale, no właśnie, miałam w sercu taką radość, która nie pozwalała mi milczeć. To są słowa, które no, pokazują tą chiacentę o wielkiej głębi. Małe dziecko mające 6 lat, jak się spotyka z nimi anioł, ma niespełna 6 lat. To jak się patrzy dzisiaj na dzieci, można by powiedzieć, no Bóg jest odważny, że wybiera. No ale właśnie to jest to, że widzimy, że dzisiaj z perspektywy czasu te dzieci dojrzewały niesamowicie szybko. Ten anioł to był anioł stróż Portugalii. Przedstawił się jak anioł stróż Portugalii właśnie i to udzielił dzieciom Komunii Świętej. I to się stanie dla Jacenty niewyobrażalnym cierpieniem i tęsknotą za Jezusem. Aniu udzielił im Komunii Świętej. Łucja przyjęła pod postacią hostii, była u pierwszej Komunii, a więc jak potem powiedziała, ta hostia tak samo smakowała, to samo czułam w ustach, jak byłam przy pierwszej Komunii. A dzieci przyjęły Spożyły krew pańską z kielicha, i skoro potem dowiedziała się Hacynta o tym, że można przyjmować Komunię świętą i można pocieszyć Boga, ciało i krew Jezusa Chrystusa okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi, przyjmujcie je i pocieszajcie waszego Boga. I to się staje czymś. Co można by powiedzieć niewyobrażalnym tęsknotą i cierpieniem dla Hyacenty? Ona chciałaby przyjmować Jezusa. I to są przecudowne historie z życia małej Jacenty, kiedy ta pyta Łucję, a ty możesz, a ja nie mogę. No bo ja znam katechizm. To mnie naucz. I to jest, jak mówił Łucja, stałam się jej pierwszą katechetką. To dziecko więc aż chłonęło. Już wszystko ja znam, uczmy czegoś innego, bo ja to wszystko już umiem. Prawda? Jest egzamin u księdza proboszcza. No to dziecko na wszystko odpowiada, po prostu jednym tchem. Ale no właśnie, ty jesteś za mały. Ty nic jeszcze nie rozumiesz. Jak ona cierpi, że no właśnie, ty możesz, a ja nie. Nie, ja nie mogę pocieszać Jezusa. Ta nie ma zazdrości, że ty, Łucja, jest, możesz, a ja nie. Tylko się pod tym kątem, że no właśnie, dlaczego ty, a nie ja? No właśnie, bo ja byłam pierwszy komunizm, katechizm, też się nauczyłam. Ale właśnie ty jesteś za małe. Jest piękna taka historia związana z Bożym ciałem. Kiedy Jacenta się dowiedziała, że może być przy Jezusie, który będzie szedł w procesji Bożego ciała. No to ta już nie, nie, nie popuściła, że o że jest za mała, że nie było pierwsze komunia, że nie może rzucać kwiatków, bo jeszcze no właśnie nie było o pierwszej komunii, więc ten strój, jej się nie należy. Tu już wszyscy ulegli na jej prośby. I ta jak wiemy, oczekuje tego dnia, już się nie może doczekać, kiedy już to, ten dzień już jest, aż podskakując biegnie do kościoła, jest przy balaskach, przy ołtarzu, wpatruje się w tego księdza. Kiedy w końcu będzie ta procesja, żeby można być przy Jezusie, ona mu wszystko powie. No i się rozpoczyna procesja Bożego Ciała. I ta się tylko patrzy w monstrancję i nawet jednego kwiatka nie rzuca. Podchodzą wszyscy, pokazują jej tam. Żeby rzuciła, wszyscy rzucają, tak się nauczyła, została przygotowana, tego pragnęła, a tu nic. Czemu nie rzuciłaś nawet kwiatka? Bo go nie widziała. To ty nie widziałaś, że on jest ukryty? To dopiero teraz mi to mówisz. Ona była przekonana w tej swojej takiej prostocie, że właśnie raz w roku Jezus będzie szedł. On jest ukryty pod postacią chleba, ale myślała, że właśnie w tej swojej dziecięcej takiej prostocie, że Go zobaczy. Tak za Nim tęskniła. I to jest pragnienie, z którym będzie umierać. To jest coś niewyobrażalnego, że można tak tęsknić za Jezusem. To jest jej największe pragnienie, że nie może przyjąć, a prosi o Komunie świętą. Dla mnie osobiście jest też taka. Piękny obraz, sytuacja, kiedy Chiacenta nie może pójść do, do kościoła na mszę świętą. Jest chora, to jest ten czas grypy hiszpanki, Franciszek już umiera i przychodzi z odwiedzinami Łucja. Zawsze, kiedy tylko mogła ją odwiedzała. I oto pyta ją Chiacenta czy byłaś u komunii. No, oczywiście tak. To się przysuń bliżej. To ja się przytulę do twojego serca. Bo ty masz tam Jezusa. Nie mogę go przyjąć. To się chociaż do niego przytulę, bo masz go w sercu. I to mówi dziecko, które ma 7-8 lat. To można by rzec, gdyby tak każdy ksiądz tak rozumiał, co ma w ręku, kiedy podnosi białą hostię, to byłoby coś niesamowitego. Z taką świadomością, wiarą, ufnością, że to jest Jezus. I to dziecko ma takie. Taką świadomość, wiarę i ufność. Ty masz w sercu Jezusa. To pozwól, że się do twego serca przytule. Proszę księdza, takim najlepszym dowodem tego, jak bardzo te dzieci zaufały Matce Bożej, jak bardzo to wszystko, co od niej usłyszały, wzięły sobie do serca. Jest przykład sądu, kiedy kazano im odwołać wszystko, co mówiły, powiedzieć, że zostały oszukane, że zostały zwiedzione. I grożono im, że zostaną żywcem wrzucone do oleju palącego się, gotującego się oleju. I te dzieci, nawet przekonane, że Hiacynta... Franciszek był przekonany, że Hiacynta już jest ugotowana. Hiacynta jako pierwsza została wezwana na przesłuchania. Te dzieci, te dzieci się... Yy, Wszystkiemu poddały, zaufały. To nie jest... powiedziały ani słowa. W tym więzieniu, można by rzec, rodzi się święta Hyacynta. Do tego więzienia, do uwięzienia, jest dziecko, które jeszcze myśli a mamusia, a mamusia, a mamusia. Przytulić się do mamusi, mamusi powiedzieć, być z mamusią. W więzieniu dokonuje się to takie, można by rzec, ogołocenie. Już nie będzie mamusi. Ona cierpi, patrząc w okno. Łucja myśli, że no, ona patrząc na targ, który był obok za oknem, za kratami, no, znajduje tyle pocieszenia. Ona patrzy, że płacze, bo mamusia po mnie nie przyszła. Nie Mamu... będę mogła zobaczyć mamusi przed śmiercią. No i ta mamusia, która była zawsze, jej nie będzie. Nawet nie przyszła do niej. Mamusia jakby zapomniała o mnie. Ona nie wiedziała, co się dzieje, że tam, jaka jest postawa ich rodziców. One były zamknięte i wiedziały, że rodzice o nich się nie upominają. Mamusia o mnie nie pamięta. Nie z żalem, tylko gdzieś Pan Bóg dopuścił to cierpienie, w której Jacynta, można by rzec, no, pozostawiła pewne przywiązanie. Już dla niej to, co powie Matka Boża, będzie najważniejsze. Jacen to o czym myślisz? No właśnie. Z jednej strony, że mamusia po mnie nie przyszła, zapomnieli o nas. A z drugiej strony Franciszek pociesza ją w ten sposób, że no jeśli zginiemy, to co się mamy martwić? My w zaraz będziemy u tej pięknej pani. Jacen, by pocieszyć, Łucja, mówi do niej w ten sposób, podsuwa jej różne intencje. Które, żeby polecać wspólnie w modlitwie, czy żeby pocieszyć Pana Jezusa, a może za grzeszników, a może by wynagrodzić sercu Maryi, a może za Ojca Świętego. I co mówi Jacynta? Wszystkie są piękne. To za w tych wszystkich intencjach się będę modlić. Przypominam to dlatego, że w takiej chwili dziecko by chciało się modlić w swoich prywatnych intencjach, żeby mamusia przyszła. Żeby coś było dla mnie. Żeby uratować życie. A tutaj nie ma tych intencji takich typowo czysto egoistycznych, byśmy powiedzieli. Już są intencje, które są, można być najpiękniejsze. Pocieszyć Boga, pocieszyć serce Maryi, by ratować grzeszników i Ojca Świętego, którego widziała w tym wielkim domu, jak klęczy. Ludzie obrzucają go kamieniami, wyzwiskami. Papież klęczy, chowa twarz w dłoniach i się modli. I od tamtej pory Jacinta będzie nieustannie miała na myśli Ojca Świętego, kończąc modlitwę, zawsze będzie mówiła Iza Ojca Świętego. I tu widzimy, jak ona się pogodziła z tym, że o to nie będzie mamusi. Że mamusia o niej może zapomnieć. Tak sobie dziecko myślało, skoro mama po nią nie przyszła, nie widzi jej, nie upomina się o nią, to pogodziła się z tym. Dokonuje się to pierwsze, to być takie odarcie. Z takich, może powiedzieć, tego przywiązania dziecka do matki. Proszę po... księdza, powiedzmy, jaki to był czas w Portugalii. Bo dzieci po objawieniach w Fatimie spotkała, spotkały straszne prześladowania. Nie tylko od sąsiadów, nie tylko od ludzi, którzy przyjeżdżali i szydzili, ale również i przede wszystkim od rządu i kościoła portugalskiego. To był czas właśnie z jednej strony obalenia monarchii. Bóg umarł. Król umarł. Takie było popularne hasło. Sidonio Pais, szef republikanów, przede wszystkim masonów, ogłosił, że nie dwa pokolenia, w ciągu jednego pokolenia usunie się wszelkie ślady katolickiej wiary na ziemiach portugalskich. Lenin nawet powiedział, że najbardziej ateistyczną stolicą Europy jest nie Moskwa, tylko Lizbona. W takim kraju ukazała się Mariad, skrajnie, można powiedzieć, niechętnym kościołowi. Ale to jest za mało, by to oddać. To, że kościół, nazwijmy, był zepchnięty na margines. Nawet zlikwidowano, wszystkie zakony usunięto z Portugalii. Zabroniono księżom sprawować kultu, tylko trzeba było za zgodą władz. Księża nie mogli, nie mogli używać stroju duchownego. Wszystko było zamknięte, jakbyśmy byśmy dzisiaj, do zakrystii. I to tak rzeczywiście było. Nie można było nic dokonywać jakiegoś kultu bez zgody władz lokalnych. A to jest tylko jedna strona. Jeśli chodzi o objawienia i sytuacje, w jakiej się znalazły dzieci. Również i Kościół traktował to wszystko, co się działo w Fatimie, jako pewien zabobon. Kościół też był bardzo przestraszony wówczas. Zgadza się. Władza szukała tylko pretekstu, żeby kolejną śrubę przykręcić Kościołowi. I Kościół również no, stronił, żeby nie dać okazji władzy, która szukała tego pretekstu. Więc to, co się działo w Fatimie. Władza Świecka traktowała jako wymysł Kościoła, który szuka pewnego pretekstu, jakiegoś pewnego punktu zapalnego, by jakąś rewoltę by tylko władzy ogłosić. I Kościół również uważał, że to jest jakaś pewna mistyfikacja, żeby władza miała znów pretekst, że tu Kościół coś w sobie wymyśla, żeby coś znów miał pretekst przeciwko Kościołowi. Żeby to oddać, to dla taką sytuacją najbardziej, która pokazuje, jaki był to napięta, czy taka złożona sytuacja, to było kiedy Hiacynta umarła. W Lizbonie ksiądz Enrico, nie ksiądz tylko doktor Enrico, który sprowadził Hiacyntę do Lizbony, żeby była leczona w Lizbonie. On należał do Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo, pomagające biednym. I oto, kiedy organizował pogrzeb Hiacynty, nie mógł być na spotkaniu tego, tej wspólnoty, tego Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo, na którym był również patriarcha Lizbony, napisał list z usprawiedliwieniem, że musi zająć się pochówkiem właśnie widzącej z Fatimy. To kiedy ten list odczytano, łącznie z patriarchą Lizbony wszyscy się śmiali z naiwności pana doktora, zajmuje się takimi bzdurami. Nikomu nie zależało, by cokolwiek działo się w Fatimie. Również ksiądz, który został oddelegowany przez patriarchę Lizbony, ksiądz Formigał, który miał zweryfikować te objawienia, przybył 13 września po raz pierwszy poza ciemnotą i zabobonem, nic tam nie zauważył. Gdyby nie objawienia, że oto w październiku będzie cud, jak powiedział, nie widział żadnego argumentu, żeby tam jeszcze jakikolwiek raz następny pojechać. Tam nie ma nic. Ale właśnie, to też jest ciekawa sprawa. Mała Hiacynta zwróciła uwagę księdza Formigał. Ta prostota dziecka. Że w oczach widać, że ono jest tak proste, tak naturalne, że ono mówi czystą prawdę. Że w tym dziecku coś jest. Że ono mówi tak, jak ona mówi. Że coś tam musi być. I on wrócił. Też ze względu na cud, który miał być w październiku. To cały czas pokazuje, że Jacynta jest tym dzieckiem, które miało coś w sobie. Cud słońca widziało ponad 100 tysięcy Portugalczyków, którzy byli przekonani przez te kilka minut, że to koniec świata, że za chwilę umrą, że słońce, które wibrowało w sposób zupełnie nieracjonalny, uderzy w ziemię i ziemia spłonie. 100 tysięcy ludzi nawet, bo to 70 tysięcy ludzi w miejscu objawień i plus miejscowości wokół. W tym czasie należy wziąć pod uwagę, kiedy wszyscy padają na kolana, widzą tańczące słońce, które jakby się zerwało z firmamentu, które mieni się kolorami tańczy, tańcuje, wiruje. W tym czasie również dzieci mają trzy wizje. Pierwsza to jest to, że widzą, jak Pan Jezus błogosławi świat i Matka Boża jest z tyłu obok. Widzą, Świętego Józefa, który dzieciątkiem Jezus błogosławią świat, i obok jest Matka Boża Bolesna. I na końcu widzą Matkę Bożą karmelitańską. Dlaczego? Bo miała w ręku szkaplerz. To był kolejny jakby impuls dla dzieci: w październiku uczynię cud. Matka Boża uczyniła cud. A więc jakby nie było żadnej wątpliwości. I tu znów, z jednej strony, dalej mama Łuci dalej nie wierzy. Jacinta po tym cudzie, można by rzec, rozpoczyna z Franciszkiem już ten ostatni etap swojego życia. Ona nie doświadcza niedowierzenia rodziców. Rodzice Franciszka i Jacenty, mówią, myśmy zawsze uczyli dzieci mówić prawdę. I im ufali. Dla Łucji rozpoczyna się czas oczyszczenia. Dla Hyacynty rozpoczyna się czas zupełnie innego oczyszczenia składania tej ofiary, którą przyrzekła Aniołowi i Matce Bożej. Matka Boża, piękna pani, powiedziała Hjacyńcie, że zarówno ona, jak i Franciszek bardzo szybko umrą. To malutkie dziecko od siódmego roku życia wiedziało, że to dni są policzone. No właśnie, to jest przeciekawe, że dzieci się nie przestraszyły. To nie było tak, że wnet zabiorę was do nieba, a więc my umrzemy. Postawa Franciszka jest jaka? On się dowiedział, że musi jeszcze mnóstwo różańców odmówić i on się nie czuł pokrzywdzony. Dziecko, gdyby usłyszało, tobie dam nagrodę, ale tobie dopiero później, to każde dziecko by się przestraszyło. Czuło się takie, nazwijmy, nie wiem, w swoim takim dziecięcym egoizmie, takie odsunięte, gorsze. Gorzej potraktowane. Ma się o to chodzi. Dlaczego nie ja? A ty tak, a ja nie. Franciszek nie. Skoro ta piękna pani prosi o to, żeby on mówił wiele różańców, to ja się będę tyle odmawiał, ile tylko ta pani chce. Ja się chcę tylko dostać do nieba. Ach, Jacynta. Mamy zupełnie jakby inną postawę. Znów, ty nie patrzę na Franciszka jako kogoś gorszego, bo się powiedzieli, co on zrobił, że on nie będzie w niebie, tylko coś musi jeszcze zrobić. Hiacynta, można by rzec, rozpoczyna swoją drogę już pewnego cierpienia. I Franciszek, i Hiacynta zachorowali, jak wiemy. Proszę księdza, ale powiedzmy jeszcze o tym, że zanim zachorowali, to ich życie od momentu, kiedy spotkali piękną panią, było pełne ofiar. Te dzieci nie piły, mimo upałów portugalskich. Te dzieci oddawały całe swoje jedzenie biednym dzieciom in innym, które spotykały. Rezygnowali z zabaw, rezygnowali z słodkich winogron, fig. Żywili się gorzkimi żołędziami. Więc całe to życie od momentu, kiedy spotkali Piękną Panią, to było ofiarowaniem. Takim ofiarowaniem, które aż trudno jest zrozumieć, no bo to były tylko siedmioletnie dzieci. Ofiara się rozpoczyna również już ta katecheza wprowadzająca Anioła. Który prosi ich, by nie tylko się modliły, ale przyjęły wszystkie cierpienia, które Bóg im postawi na ich drodze. I one zgodziły się na to. One już, właśnie ta ofiara, na początku, kiedy dzielą się pokarmem, widzą biednych, oddają im kanapki. Potem, jak mówią, ci biedni już widząc, że oddają im swój ten prowiant na drogę, którą mają idąc wypastać owce, to już czekały, żeby to wszystko jakby od nich otrzymać. One z chęcią oddawały. Potem nawet nie piły wody. Żeby tej wody nie marnować, to wylewały jakieś zagłębienie, by owieczki mogły się posilić. Jest taka sytuacja, która pokazuje ogrom tego cierpienia. Kiedy już z głodu i pragnienia Jacynta cierpi, bo bardzo boli ją głowa. Mówi, że już nie może wytrzymać. I prosi Łucję, żeby poszła gdzieś do jakiegoś domu, żeby przynieść chociaż troszkę wody, bo nie wytrzymuje. Tak ją boli głowa. Więc poszła Łucja do najbliższego domu. Starsza pani dała im trochę wody, więc przyniosła, i Franciszek mówi: To nie ofiarujesz tego za nawrócenie grzeszników? Ofiaruję. Więc tą wodę zamiast napić się Jacenta czy Franciszek, skorzystały znów owieczki z tej wody. I gdzieś w pobliskim jakichś takich zaroślach Bajorku kumkały żaby. Chiacenta mówi: Powiedz im, niech nie kumkają. Bo już nie wytrzymuje z bólu, tak mi boli głowa. I znów Franciszek do niej mówi, To nie ofiarujesz tego za grzeszników? To co mówi małe dziecko? To niech kumkają. To jest ta świadomość przyjęcia to jest jedno, tylko one przy, przyjmowały tą ofiarę i ta ofiara naprawdę ich kosztowała. To jest coś niewyobrażalnego. Te dzieci... Rozumiały, po co jest to cierpienie. Gdybyśmy powiedzieli tak, no cierpienie no to jest jakieś maltratowanie tych dzieci. Ale one miały świadomość, właśnie zwróćmy uwagę, one cierpią nie dla cierpienia. Mają świadomość ofiary, która służy innym, za grzeszników. Nie będzie za nich cierpiała? Nie ofiarujesz, by ich ratować? ofiaruje. Proszę, księdza, to wszystko jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest dla mnie, jako mamy. Dzieci owinięte powrozami, powrozy w krwi. No właśnie. To jest. Idąc z owcami Jacenta zauważyła leżący taki właśnie fragment uprzęży konnej, właśnie ten postronek, ten sznur, taki bardzo szorski, gryzący. Wcześniej one się parzyły pokrzywami, kuły jakimiś krzakami, które miały jakieś kolce. Jacenta zobaczyła, że jak się to opasze wokół pasa w talii, to ten sznur gryzie. To ten po stronę się jak powie Łucja, na trzy części i każdy z nich zawiązał sobie w pasie, żeby nikt nie widział. I to jest właśnie też przeciekawe, że te dzieci przyjmowały to cierpienie, podejmowały to cierpienie, ale żeby nikt nie widział. Nosiły tą... Można by powiedzieć, włosienicę, czy ten sznur pokutny. I to znów zobaczmy też to, co pani powiedziała. Każda matka, kiedy słyszy o tym, to myśli sobie ta matka o niepokalanym sercu, jak ona mogła wymagać od nich. Ale one uczestniczyły w Bożej Pedagogii, która przysłużyła się nie wiemy jak wielkiej rzeszy ludzi. Chcesz uratować wielu przed piekłem? Chce. Ale to, żeby zobaczyć, jak ta Maryja, ta naj... matka o niepokalanym sercu patrzyła na to cierpienie, to właśnie we wrześniu prosi ich, żeby zdejmowały ten sznur na czas snu. Można by rzec takimi bzdurnymi sprawami się niebo zajmuje, zajmuje. Zdejmujcie na noc. No prawdopodobnie pastuszkowie z Fatimy ratowali świat od wojny atomowej, bo ja to tak czytam. Ale mimo wszystko, mimo wszystko to jest bardzo trudne. Wiemy jedno, że Bóg prosił ich o cierpienie. Podjęły to cierpienie. Jeśli komuś pęka głowa z bólu, jeśli ktoś mdleje prawie z bólu, to mówimy o ofierze, która nie była czymś banalnym, przypadkowym, jednorazowym, te dzieci tak postępowały codziennie. I kiedy przychodzi Matka Boża w maju, pyta ich, czy chcą cierpieć. Ale zwróćmy uwagę, tam Maryja mu dodaje pewne słowo, które mówi, będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. I te dzieci naprawdę podejmują i rozumieją, po co jest to cierpienie. Bo gdyby to było tylko cierpienie dla cierpienia, że oto no, zostałeś wybrany i masz cierpieć, tu dokonuje się coś wielkiego. Każdy z nas może zwrócić uwagę, ktokolwiek doświadczy jakiegoś cudu, zawsze musi uważać, by nie wpaść w pychę. Im większych doświadcza znaków w swoim życiu, pokusa, chce zniszczyć to dobro, żebyśmy czuli się inni, lepsi, wyróżnieni, te dzieci uczestniczyły w czymś, jak pani powiedziała, tak należy rozumieć. One wpłynęły na bieg dziejów świata. Jednoznacznie. Nie, nie wyobrażamy w jakiej skali. To tylko kiedy będziemy w wieczności, dopiero się przekonamy, co te dzieci uczyniły dla świata. Wpłynęły na bieg dziejów. I skoro uczestniczyły w czymś tak wielkim, Bóg musiał ich szlifować. Jak te diamenty musiał szlifować, żeby zło nie zniszczyło tego dobra, za, których za ich przyczyną doświadczył świat. I stąd to dla nas to cierpienie. Rzućmy uwagę, my dzisiaj możemy powiedzieć, że oto takie cierpienie, a to są dzieci, które umierając mają niespełna 10 lat. One to przyjmują i nawet się mobilizują. To Franek wręcz oburzył się, kiedy Łucja w więzieniu powiedziała: "Czemu ty narzekasz? Czemu ty płaczesz? Czemu ty się dąsasz? Przecież to tej paniśmy obiecali. Do kogo masz pretensje? Do tych żołnierzy? Do tego burmistrza, który nas tu więzi? Do kogo masz pretensje?" To Franek się oburzył. "Przecież my obiecaliśmy tej tej pani. Chodzi mi Cierpienie, które rozpatrujemy tylko w tym pryzmacie, że coś boli, że coś jest uciążliwe, że płyną łzy z, z bólu czy cierpienia. Gdyby ono było tylko cierpienie dla cierpienia, to oczywiście to byłoby nieludzkie. Ale te dzieci rozumiały, że to cierpienie ma sens. Że ratujemy świat, ratujemy papieża, ratujemy grzeszników, ratujemy miliony być może przed zagładą. Te dzieci to rozumiały. Hiacynta widziała papieża, ale widziała też wojnę. Tylu zginie, jak ona powiedziała, prawie wszyscy pójdą do piekła. Ona nie mogła przeżyć, że nie może przyjąć komunii świętej wynagradzającej, żeby ta wojna, wojna to nie przyszła. To jest coś niesamowitego. Dziecko to ma 9 lat, widząc zniszczenia, zagładę, tylu ludzi pójdzie do piekła, widzi tylu księży, które będą zamordowani. Ona chce ratować świat jeszcze bardziej. Nie myśl o tym cierpieniu. Jacenta mówi, ja chcę o nim myśleć, bo jeszcze więcej cierpię. Ja chcę cierpieć, ona mówi, bo to się podoba Jezusowi. I on przez to cierpienie może wielu uratować. Ja chcę cierpieć. Te dzieci zostały zabrane przez Matkę Bożą do piekła. To też jest. Yy, to też jest. Yy. Ogromne doświadczenie. O, Lucja, Były potem, przerażone. Łucja powiedziała wprost: Gdyby nie obecność Matki Bożej i jej obietnica, że będziemy w niebie to byśmy ze strachu pomierali. Dla mnie jest to jakby namacalny dowód, jednoznaczny dowód, że prawda nikogo nie skrzywdzi. My często się boimy komuś powiedzieć o czymś może przerażającym, w obliczu śmierci, jakiejś tragedii. A zobaczmy, jak powie Łucja, Bóg nie zawahał się, pokazać przerażającej wizji piekła dziecku, które miało zaledwie 6 lat. By ich nie przerażać, by ich, nie wiem, nie wprowadzić jakiś nie wiem, jakąś depresję, jakieś załamanie nerwowe czy jakieś psychiczne. Bóg się nie zawahał pokazać im coś tak przerażającego. No to mamy namacalny dowód, że prawda nikogo nie skrzywdzi. Nawet ta przerażająca, bo prawdą jest Bóg. Od tamtej pory to kto? Właśnie Hiacynta. Co czyni? Od dzisiaj będziemy już mówić cały Różaniec i całe Zdrowaś Maryjo. No tak, bo na początku mówili tylko Ojcze Nasz i, i zdrowaś, zdrowaś Maryjo. I zdrowaś Maryjo. Tak. W ten sposób można było go odmówić ciągu dosłownie minuty. I się bawić. I się bawić. Jacinta uwielbiała tańczyć, Franek jej przygrywał na fujarce i wszystko było pięknie. Ale od tej wizji proszę zwrócić uwagę, Jacinta nie wpada w jakiś lęk, jakąś traumę. Ona nie jest jakimś dzieckiem zamkniętym, wycofanym, przerażonym, która się aż dygocze ze strachu. Nie. Widzicie, do czego prowadzi grzech. To my mamy tych ludzi ratować. Ona się modli, żeby ich z piekła wybawić. Od tamtej pory nie będziemy już mówić tej skróconej wersji różańca. Od tej pory będzie mówić cały różaniec. A więc widzimy, że coś, co po ludzku można by interpretować, coś, co może te dzieci zniszczyć duchowo, złamać, prawda? Nie. Rodzą się święci. Którzy są dojrzalsi, którzy nam potem pokazują, że cierpienia. A cóż to jest cierpienia? Jeśli ja dzisiaj umrę, w lipcu mają wizję piekła, a w sierpniu stoją wobec tej no, świadomości, że wnet umrą, bo zostaną żywcem ugotowani w tym rozgrzanym oleju, to będziemy w niebie. Co my się mamy mam martwić? Zobaczmy, jak się rodzą święci. W ciągu trzech lat od spotkania z Matką Bożą Franciszek jest święty. Kilka miesięcy później umiera Jacinta. Widzimy, jak to, co byśmy powiedzieli, co te dzieci mogłoby zniszczyć w tej narracji świata cierpienie, strach, jakieś doświadczenia, które rodzą lęk. Jeśli są prawdziwe, jeśli stawiamy dzieci wobec wezwań, które są prawdziwe, my je hartujemy i je robimy z nich diamenty. Jacinta dowiedziała się, że umrze sama, nie będzie nikogo bliskiego obok niej. Że umrze w samotności bała się tego, ale wszystko to przyjmowała właśnie za, yy, za wyzwolenie grzeszników od, od piekła. No właśnie to jest znów po tej miłości, w tym związku z mamusią, to proszę się wziąć, że to jest coś ostatniego, z czego Bóg ją ogołaca, najbardziej się bała samotności. I od czego zażądał od niej Bóg? By zgodziła się na samotną śmierć. To jest coś niewyobrażalnego. Ona się nie bała śmierci, nie bała się bólu, cierpienia. Nie, że będę sama. I tego zażądał od niej Bóg. Maryja przychodzi i ją pyta, czy znów, nie to, że zgodzi się na samotną śmierć, tylko że możesz uratować wielu przed piekłem. I zażądał Bóg czego? Ofiary z tego, czego najbardziej to dziecko się bało. Proszę księdza, dlaczego musi tak być, że Bóg potrzebuje aż takiej ofiary, żeby ratować grzeszników? Chyba trzeba powiedzieć to tak jak dziecko, tak jak powiedziała Hiacynta. Bo przez to możemy ratować. To się podoba Bogu i to może używać, by ratować świat. Czyli bez naszej pomocy to nie jest możliwe? Bóg jest wszechmocny. Tak, Bóg mógł uratować świat, nawet nie stając się człowiekiem. Ale w tej pedagogii chciał pokazać miłość. Miłość jest w tym, by się okazała, że On w swojej wszechmocy nas by zbawił. On pokazał, jak nas kocha. Stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. I na krzyżu doświadcza czego? Samotności. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I oto ta miłość wyraża się nasza. Nie w tym, że pięknie mówimy o bliźnim, tylko potrafimy dla Niego uczynić coś, co kosztuje. Nie ma piękniejszej miłości, jak ktoś życie za przyjaciół oddaje, za bliźniego oddaje. Jeśli kochacie tych, którzy Was kochają, jeśli czynicie dobro tym, którzy wam to dobro czynią, coś wielkiego czynicie, widzimy w przy ten przykład, jak przez to cierpienie wielu może Jezus uratować. I ta świadomość tej ofiary, która podoba się Bogu i ta ofiara służy Bogu, tak jak Chrystus złożył ofiarę z samego siebie dla nas. Tak widzimy w tym małym dziecku ofiarę z siebie dla innych, bo to się podoba Bogu, ale to nie tylko, że podoba się Bogu, tylko ta ofiara jest pomocna, której Bóg może zrobić użytek, by ratować innych. I widzimy to jednoznacznie w tym dziecku. Żeby jeszcze bardziej to uświadomić sobie, kiedy ona boi się tego cierpienia, czy to dla niej jest ofiarą? Zażądał Bóg czegoś, co ją bardzo kosztuje. To prosi o obrazek Matki Bożej z sercem, żeby mogła mieć ten obrazek z sobą. Nie będzie Ciebie, Ucjo, przy mnie. Już nie zobaczę ani mojej mamusi, tatusia, nikogo nie zobaczę. Kiedy miała ten obrazek Matki Bożej, poprosiła, czy mogłaby mieć jeszcze obrazek Jezusa, serca Jezusowego. No to Ucja mówi: Przyniosła mi no taki, jaki miała najpiękniejszy, jaki wtedy ludzie robili. Popatrzyła, mówi, ale brzydki. Ale to daj mi, bo to zawsze jest znak tego Jezusa. On jest taki piękny, ale zawsze to będzie jakiś znak, że to jest Jezus. Całuję mu serce, bo je ja najbardziej kocham. I kiedy ten obrazek po śmierci znów trafił do łucji, zobaczyła, że tam, gdzie miał serce, miał wytartą dziurę całuję mu serce bo najbardziej kocha z taką świadomością to dziecko cierpi że tu nie ma cierpienia dla cierpienia tylko jest coś więcej to się podoba Jezusowi i w tym cierpieniu można zwrócić uwagę ona dalej ufa że to co się dokonuje jest wyrazem miłości Boga nie, że Bóg się obraził, że, żeby go przebłagać, jego sprawiedliwość, to trzeba cierpieć. To dziecko cierpi z miłości, dla miłości i jest świadome, że to wszystko ma sens, bo Bóg kocha. Nawet kiedy doświadcza ją takim cierpieniem. I ta ostatnia, można powiedzieć, ta jej droga, no jest niesamowita. Kiedy przybywa do Lizbony, to jest też. Oczyszczenie, bo przyjeżdża z nią mama i brat. Kiedy mają ją oderwać takie bardzo bogata rodzina, chciała się zaopiekować tą widzącą z Fatimy, ale jak się wszyscy dowiedzieli, owszem, jest to ta widząca z Fatimy, ale jest chora. Czas pandemii. Nikt się nie pojawił na dworcu. I kiedy ta Hjacenta macha tą białą chusteczką, nikogo nie ma. I stąd zamiast do szpitala, do tych, czy do tych osób, które miały tam się zaopiekować, zanim trafi do szpitala, trafiła do ochronki, którą prowadziły siostry. I tam rozmawia z tą mateczką, która nią się opiekuje. Ja nie mogę nie zdecydować tych słów, bo dla mnie, jako księdza, powiem szczerze, kiedy ona rozmawia z tą siostrą, ta siostra się nie może nadziwić. Dziecko, skąd ty wiesz takie rzeczy? Kto Cię tego nauczył? Chociaż tych kilka zdania przytoczę, bo warto mieć świadomość, to jest dziecko, które umiera, ma tu ropiejącą dziurę w piersiach. Potem w szpitalu będzie miała prawie przez cały czas, będzie świadoma przy tylko miejscowym znieczoleniu, będzie miała wycinane dwa żebra. Wyobraźmy sobie dziecko, które ma tu wycinane dwa żebra. Ona cierpi, nie może nawet chodzić, jest tak słaba, dlatego nie może być podana pełnej narkozie. To ona czołga się po podłodze, bo w pokoiku, w którym mieszkała, obok było okienko, w takie przedpokoju, które wychodziło na prezbiterium kaplicy, którą miały siostry. I ona chciała chociaż popatrzeć na Jezusa, bo on tam jest w tabernakulu. Ta siostra ją przynosiła. Dziecko, co ty robisz? No ja chcę chociaż popatrzeć na Niego. No i kładzie to dziecko na tym łóżeczku. Czemu ty tak się czołgasz po tym? No, żeby na niego popatrzeć. I ona rozmawia i mówi takie słowa, że oto grzechy, które najwięcej dusz prowadzą do piekła, to grzechy nieczyste. Oto nastaną pewne mody, które będą obrażać Pana Jezusa. A osoby, które służą Bogu, nie powinny iść za modą, bo w Kościele nie ma mody bo nasz pan jest zawsze ten sam. Kiedy patrzymy na te zdjęcia małych Jacynty, to takie najbardziej popularne zdjęcie jest takie, jak ona tak stoi, tak się podpiera lekko z boku. Dlaczego? Bo ona na tym zdjęciu ma 7 lat. A dziewczynka, która ma 7 lat, może mieć bluzkę i spódnicę. Po raz pierwszy założyła już strój, że ona ma już 7 lat. Jest wręcz dumna z tego, że już nie ma takiej jednolitej, takiej sukienki aż do kostek, ma spódnicę i bluzkę. To jest cała moda. A to dziecko potem mówi o modzie, która będzie w świecie, o modzie, która będzie w Kościele, że w kościele nie ma mody, bo w kościele jest zawsze ten sam Pan Jezus. Więc nie ma mody, więc nie trzeba gonić za modą. Trzeba kochać Jezusa, bo jest ten sam, zawsze ten sam. Kiedy tak sobie myślimy o takim dziecku. Kiedy ona zobaczyła po raz pierwszy pociąg, Łucja opowiadała, że widziała domy na kółkach. To Lanie dostała: Jakie ty widziałaś domy na kółkach? No widziałam, jak domy jadą na kółkach. Co ty, dziecko, gadasz jakieś bzdury? Ona zobaczyła Lizbonę, zobaczyła miasto, które dla niej to wyglądało jakby z innego świata. I w takim świecie Maryja, Maryja ją prowadzi, żeby tam, poza rodziną. W samotności umarła. I to dziecko mówi o takich rzeczach. Matka Boża powiedziała mi, że na świecie jest wiele wojen i niezgody, a wojny są niczym innym jak karą za grzechy świata. Matka Boża nie może już powstrzymać karzącego ramienia swego syna i trzeba pokutować. I dla mnie to jedno takie zdanie jeszcze ja zacytuję. Jeśli ludzie wiedzieliby, czym jest wieczność, Zrobiliby wszystko, żeby zmienić swoje życie. I kończę te słowa, które zapisuje ta mateczka Godinio, takim stwierdzeniem: Droga matko, trzeba mieć dużo cierpliwości. Nawet wobec złych ludzi. Trzeba mieć dużo cierpliwości, bo cierpliwość prowadzi nas do raju. I to właśnie. Ta jej postawa, przyjęcie, ona nie ma pretensji, ona nie narzeka. Jedyne co jest, kiedy mówi do Łucji, nie będzie ciebie ze mną, będę sama, chociażbyś ty była ze mną. Ale skoro Pan Bóg, Matka Boża, tak chce, niech się stanie. Cierpliwość i przyjęcie tego, że to ma sens, nie tylko, że ma sens, ale ten sens rozumiemy miłością. W tym wszystkim jest miłość. I to rozumie dziecko, które ma dziewięć lat, niespełna dziesięć, to jest coś niewyobrażalnego. I staje się, można by powiedzieć, świętą w ciągu trzech, czterech lat. Od tego dziecka, które jest kapryśne, nieznośne, pazerne, zaborcze, chciwe. Jedno spotkanie z Matką Bożą i wszystko się zmienia. Do czego doprowadza Maryja? Piętnaście lat po śmierci wydobyto. Z grobu ciało Jacynty, i okazało się, że wygląda tak jak w dniu śmierci. Bo no, Jacynta przemówiła. Dla mnie to jest znów kolejny jakiś znak, że jak obiecała Łuci, że nic nie powie, to jak wiemy, wszystko powiedziała. Ale potem, jak powiedziała, że przyrzeka, że więcej nie powie, to jeśli ktoś z nią chciał coś rozmawiać na temat objawień, to ciężko było zrozumieć nie zdanie, słowo. Czasem jakąś literkę. I ta zaczyna mówić, kiedy właśnie żegna się z tym światem, właśnie przywołałem te słowa, umiera z, ze słowami o Jezusie. Lekarz, który ją operował, Mówi, nie wiem co to za dziecko, bo to był inny lekarz. On paty się nie wiedział tak do końca, kogo operuje. Słyszał tylko, bo ten lekarz to ją sprowadził do Lizbony. Był zupełnie innej dziedziny. Mówi, co to za dziecko? Przy miejscowym tylko znieczuleniu, ona była cały czas świadoma, przez całą operację nie krzyczy, nie płacze, ma tylko pretensje, że ją rozbierają. To może tylko mamusia. Dotykać mnie może tylko mamusia. A kiedy ją operują, to dziecko mówi tylko dwa słowa. Jezus Maria. Nie płacze, nie krzyczy. Co to za dziecko? Pielęgniarka, która nią się opiekowała, mówi te rany, sama operacja, ucinanie żebra przy kręgosłupie. To jest coś niewyobrażalnie bolącego. To dziecko tylko mówi dwa słowa. I zawsze kiedy przychodziła do niej, to Chiacenta ją pozdrawiała uśmiechem. Co to za dziecko? I ta Chiacenta tylko właśnie mówi o miłości. I kiedy umiera, przemawia również z zagrobu, można by rzec. Bo to kiedy jest ekshumowana w 1935 roku, jej ciało nie uległo rozkładowi. Kiedy otworzono trumnę, zobaczono twarz Jacenty. Zachowało się to zdjęcie. Oto widzimy Hiacentę położoną w trumnie i to zdjęcie zobaczyła Łucja. Biskup poinformował ją, że chiacenta jest ekshumowana, bo miała być pochowana w Lizbonie. O tym się okazało, że taka bardzo bogata rodzina baronów przekazała, oddała swój grób, Villanova de Oreń. To jest miasto powiatowe, w którym jest Fatima. Więc przewierzono pociągiem trumnę Hiacynty nad spętaż Villanova de Oreń. Tam została pochowana i właśnie w 1935 roku, 15 lat po jej śmierci, była ekshumacja. I o tym została Łucja poinformowana, kiedy była u sióstr już w klasztorze i zobaczyła zdjęcie Hiacynty. Zobaczyła na nowo jakby żywą hyacyntę. I to zdjęcie, można by powiedzieć, przemówiła Jacynta do Łucji, sprawiła, że otworzyła usta Łucji. Ta książka, którą tu właśnie widzimy, wspomnienia siostry Łucji, to są wspomnienia, które napisała Łucja na prośbę biskupa, który nagle zobaczył, jak żywiołowo, jak emocjonalnie, z takim przeżyciem, wzruszeniem zareagowała Łucja, widząc Jacynte, widząc jej wzruszenie, łzy, poruszenie. Nakazał wręcz jej, by spisywała, co pamięta o tym dziecku. Ekshumacja, zachowane ciało, pierwszy taki znak, no coś tu się dzieje znaczącego. Wizjonerka z Fatimy. Jej ciało nie uległo rozkładowi, więc to był taki znak, że coś tu jest. Więc narodziła się książka, którą my dzisiaj znamy jako wspomnienia siostry Łucji. To, co wiemy o Fatimie, źródło. Zaczęła Łucja wszystko spisywać. Te przepiękne historie związane z życiem. Pastuszków, Franciszka, Hiacynty, właśnie te pierwsze wspomnienia o Hiacyncie zaczęła pisać. Rodzi się, można by powiedzieć, na cmentarzu przy otwartej trumnie Fatima, którą my znamy, przez wspomnienia się z tyłucji. Bo wszystko cokolwiek znamy odnośnie Fatimy, wiemy, że Franciszek umarł dwa lata po objawieniach, jacynta trzy lata, te dzieci, jak przyrzekły, że nic nie powiedzą, to nic nie powiedzą. Wszystko cokolwiek wiemy o Fatimie, znamy z przekazu siostry Ucji. I przez to, że jej ciało nie uległo rozkładowi, i to zdjęcie, które zostało zrobione na cmentarzu, zaowocowało tym, że Ucja zaczęła mówić. Opowiadać przepięknie o tym, co się wydarzyło w 15, 16 roku, w czasie objawień anioła, i potem w roku 17, kiedy doświadczyły tej łaski spotkania z Matką Bożą. Lektura, która zmienia. Która każe patrzeć na wszystko już inaczej. Bardzo Państwa namawiamy do przeczytania tej książki. Bóg zapłać. Nie mogę nie skończyć jednym opowiadaniem. Proszę mnie wybaczyć w stulecie objawień w roku 17 miałem okazję być w miejscu śmierci małych Jacet, w szpitalu w Lizbonie. Szpital Donna Estefania, szpital dla dzieci, który do dzisiaj funkcjonuje. Wielki szpital. Byliśmy pierwszą grupą, która nawiedziła to miejsce. Tam nikt nie przyjeżdżał, bo nikt tak nawet nie wiedział, gdzie to jest. Szpital normalnie funkcjonujący. Wchodzi tam prawie 40 mężczyzn na czarno ubranych. Była pielgrzymka dla kapłanów. Byliśmy zgłoszeni, ale nikt się nie spodziewał takiej grupy. No, ale to już pomijając same te okoliczności, udało nam się wejść. Ksiądz Kapela się dowiedział, że jest, jesteśmy, przybiegł i tak się u, i pierwsza grupa pielgrzymkowa w miejscu tu, gdzie zmarła święta Hiacent. Jest taka bardzo miła atmosfera, zaczęła opowiadać właśnie o tym lekarzu, o tej operacji. Jak to się tu działo, że tutaj ta Hiacenta pokazał nam relikwię, że tutaj też jakby mówi tym dzieciom, że cieszę się, że te dzieci również tak myślą o Hjacencie o świętej, która jest ich rówieśnikiem. Jeden z księży zapytał, jak mówi dzisiaj o chiacencie? Ten kapelan do końca nie zrozumiał, o co to pytanie chodziło, bo tyle było emocji, takich takiej atmosfery, no, czuło się jakby obecność Jacenty. No i to, mówi, to ja wam opowiem, co tu się dzieje w tym szpitalu. Mówił o dziewczynce, która miała 7-8 lat, przyjęta do szpitala z rakiem kości. Miała amputowaną całą nogę, całą kończynę. Jak można sobie wyobraża, dziecko płakało i z tęsknoty, i z bólu, to wiadomo jak w szpital dziecko, więc rodzice starali się w tym dziecku być jak, jak najczęściej, no ale nie są w stanie być całymi dniami, dzień i noc. I nagle zauważyli, że to dziecko się jakby uspokoiło, nie płacze, mówi, że ma koleżankę, która do niej się przychodzi, odwiedza, troszkę pomaga przy opatrunku, razem się modlą. Więc no, dla rodziców to była radość. W szpitalu, gdzie jest setka, kilkaset dzieci, nikt nawet nie myślał. No, cudownie, że jest koleżanka, która przychodzi. Dla nich była pewne odciążenia a dziecko nie płacze, prawda? Więc nie było w tym nic dziwnego. Gdy nagle, kiedy wychodzą ze szpitala i przechodzą obok kaplicy, obok kaplicy jest taki memorial poświęcony właśnie świętych jacyncie. Mówimy o dziecku, które nigdy nie słyszało o Fatimie. I nie słyszało o jacyncie. Przechodzą obok tej kaplicy i to dziecko nagle krzyczy, tatusiu. Na tych zdjęciach jest koleżanka, która do mnie przychodziła. To ona. I kapelan mówi w ten sposób, to nie jest jedyny przypadek. Do dzisiaj mamy sytuacje, okoliczności, zdarzenia, które potwierdzają materialną obecność jacynty. Dlatego jak się wychodzi na zewnątrz tego szpitala, stoi na takiej wysokiej kolumnie figura Matki Bożej Fatimskiej, pod którą przez cały rok są świeże kwiaty i palą się świece na znak podziękowania rodziców. Dziękują Matce Bożej i ich małej Hiacyncie, że opiekuje się ich córk dziećmi. Że mała Hiacynta jest tu obecna. I te żywe kwiaty i płonące świece są znakiem że do dzisiaj, chociaż minęło 100 lat od śmierci Jacenty, ona się opiekuje w tym miejscu w sposób szczególny swoimi rówieśnikami. Mógł zapłacić. Miło, dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na pielgrzymkę śladami Małych Jacenty. Kto będzie w Lizbonie, czy w Fatimie, czy w wilwa de Oreń. To są miejsca naznaczone radością, szczęściem, ale i cierpieniem Małych Jacenty. Ochronka w Lizbonie, gdzie czekała na operację, a przede wszystkim miejsce pogrzebu. Kościół świętego, świętych aniołów Stróżów. Kościół, który wygląda taki może niepokaźny, mały, odrapany, ale w środku cały ze złota. Mała hyacenta jej droga rozpoczęła się od Anioła i zakończyła się w świątyni, która jest taka bardzo uboga, ale w środku wygląda jak przecionek nieba. Piękne miejsca i warto je nawiedzić. Proszę księdza, to teraz pozostaje tylko księdzu się zobowiązać do zorganizowania takiej pielgrzymki. Wszystko możliwe. Dziękuję za propozycję. Dziękuję. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.